W tym odcinku będziemy mówić o osteoporozie. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale PAS-TV. Dzisiaj ponownie gościmy doktora Jacka Borowicza. Witamy Panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie profesorze. Pan doktor już był naszym gościem, może tak kwoli przypomnienia kilka słów na swój temat. Jestem internistą, jestem również wiceprezesem i członkiem Rady Naukowej Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Przez większość życia zajmuję się chorobami metabolicznymi kości, osteoporozą i to będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. No właśnie. Panie doktorze, bo tyle się słyszy na temat osteoporozy, tak? Przede wszystkim większość Polaków źle wymawia osteoporozę, tak? Samo słowo. Proszę nam powiedzieć tak trochę po ludzku, na czym polega choroba osteoporoza i czy to jest rzeczywiście tak groźne zjawisko? Panie prezesie, zacznę od tego, że osteoporoza jest chorobą zdecydowanie niedocenianą. Ja nawet często spotykam się z takimi głosami, że to w zasadzie jest choroba wymyślona, że osteoporoza jest naturalnym stanem człowieka związanym z wiekiem. Tymczasem główne ryzyko polega na tym, że ta choroba jest powikłania tej choroby są trzecią w kolejności przyczyną zgonów ludzi w ogóle. A choroba przez praktycznie cały przebieg jest niewyczuwalna, niebolesna i większość osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że choruje na osteoporozę. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że teraz w ogóle mamy zastanawiamy się, co zrobić, bo nawet wśród chorych, którzy przebywają złamania niskoenergetyczne, którzy ewidentnie mają objawy klinicznej osteoporozy, tylko 10% chorych po złamaniach jest w ogóle poddawanych diagnostyce. Świadomość dotycząca tej choroby jest rzeczywiście niewielka. Próbujemy to zmienić. A może sama definicja, na czym polega właśnie ta choroba? Sucha definicja osteoporozy polega na tym, że osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzującą się zmniejszeniem ilości tkanki kostnej w kości oraz zaburzeniami mikroarchitektury beleczek kostnych, przez co kość staje się podatna na złamania. Nawet złamania niskoenergetyczne, typu potknięcie się na krawężniku, albo nawet w zaawansowanej postaci choroby może dojść do złamania kręgów, kręgosłupa przy przekręceniu się w łóżku. Panie doktorze, bo ja zastałem pana w pracy. Poprosiłem o nasz wywiad i właściciele tej kliniki, czyli kliniki, to jest City Clinic. To jest City Clinic w Warszawie. W Warszawie, tak. Panie doktorze, za nami jest jakaś duża maszyna. Proszę nam powiedzieć coś więcej na temat tej maszyny. To jest densytometr. To jest maszyna, która przede wszystkim służy do referencyjnych badań w kierunku osteoporozy. Jest to maszyna, która w sposób komfortowy dla pacjenta, bo to jest chyba najbardziej wręcz odprężające badanie, jakiemu człowiek może się poddać, bo po prostu trzeba minutkę sobie poleżeć na tej maszynie. Jest to maszyna, która pozwala na ocenę gęstości kości w kilku projekcjach. Akurat ta maszyna, którą dysponujemy, posiada jeszcze kilka innych programów, które służą do diagnostyki chorób niezwiązanych z kością. To jest rzadkość, natomiast główne zastosowanie tej maszyny służy właśnie do badań w kierunku osteoporozy. Nie ma badań krwi w kierunku osteoporozy. Żeby ją wykryć, trzeba zrobić takie badania. Znaczy generalnie na świecie nie ma badań z krwi, nie ma uchwyconego problemu. Tak. Nie ma badania, które byłoby w stanie stwierdzić, czy pacjent choruje na osteoporozę, czy nie. Oczywiście w leczeniu osteoporozy posługujemy się badaniami krwi po to, żeby pokazać pewne szczegółowe parametry. Tempo obrotu kostnego,
parametry gospodarki wapniowej, to czy pacjent ma odpowiedni poziom witamin, czy ma odpowiedni poziom minerałów, czy kość się szybciej rozkłada niż powinna, czy wolniej tworzy. Natomiast nie ma badania takiego, które można by zrobić na przykład podczas badań okresowych do pracy, dorzucić sobie jakieś oznaczenie, które powie nam, czy jesteśmy zagrożeni osteoporozą. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że ja takiemu badaniu się poddam. Pan doktor obiecał, że mnie przebada. To może właśnie powie pan teraz, czyli jak to wygląda i na czym polegają te badania, co pacjent ma robić i ja to po prostu zrobię. Zacznę może od tego, dlaczego ja chciałbym zrobić badanie u pana prezesa. Otóż przyjęło się troszkę niesłusznie, że osteoporoza jest to choroba dotycząca tylko kobiet. Jest to prawda o tyle, że kobiety najczęściej zapadają na osteoporozę. I w populacji mówi się, że nawet do 30% pań jest tym problemem dotkniętym. Natomiast my mężczyźni też nie jesteśmy zupełnie od tego problemu wolni. Około 8-10% mężczyzn również ma problemy z wytrzymałością kości. Tyle tylko, że najczęściej o tym nie wiemy. I o ile badanie z rozsądku u kobiet jest jak najbardziej wskazane, my mężczyźni o tym zapominamy. Samo badanie polega na tym, że aparat ocenia zawartości poszczególnych pierwiastków w kości. W kości i w organizmie. Przepraszam, czy to działa podobnie jak rentgen? Aparat wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, natomiast dawka promieniowania, co chcę podkreślić, jest tak bardzo niska, że nawet według prawa atomowego, które wymaga skierowań od lekarza na wszystkie badania z udziałem promieniowania, dopuszcza się wykonywanie badań densytometrycznych celem wykrycia osteoporozy właśnie bez skierowania od lekarza. Dawka promieniowania jest o kilka rzędów wielkości mniejsza niż przy badaniu rentgenowskim choćby klatki piersiowej. Ten aparat, który dysponujemy, dodatkowo cechuje się dużo niższą dawką promieniowania niż inne aparaty tego typu. Jak długo trwa badanie? Badanie, pełne badanie trwa do 5 minut, ale sam proces badania trwa 45 sekund. W te 5 minut bierzemy pod uwagę wpisanie pacjenta, położenie się na stole, wydrukowanie wyniku. No tak, ja miałem na myśli bardziej samo to naświetlanie, czyli ten moment. Samo badanie składa się z trzech skanów, z których każdy trwa nie dłużej niż 45 sekund. Tak jak wspomnieliśmy, ja takiemu badaniu się poddaję i później ewentualnie możemy omówić, czy na podstawie mojego już badania pan doktor by to omówił. Dobrze, panie doktorze, no słyszymy na temat osteoporozy i niedawno słyszałem takie określenie, że dzieci mają już z tym problem. Czy to prawda? Niestety tak. Osteoporoza jest chorobą polegającą przede wszystkim na zagrożeniu złamaniami. Osteoporoza nie boli, osteoporoza nie jest przez pacjenta wyczuwalna. Do tego, żeby nie zetknąć się z osteoporozą, potrzebny jest uraz. I wiemy o tym, że najczęstszą przyczyną osteoporozy, szczególnie u kobiet, jest menopauza, spadek poziomu estrogenów powoduje przyspieszenie resorpcji kostnej. Komórki niszczące kość są zależne od estrogenów. Jak estrogenów zaczyna brakować, to kość zaczyna się szybciej rozkładać. Ale problem osteoporozy zaczyna się w zasadzie od urodzenia człowieka. Bo jednym z elementów, który chroni człowieka przed złamaniami, jest zbudowanie właściwej gęstości kości w dzieciństwie i w okresie wczesnej młodości. Niestety tutaj mamy ten sam problem, który dotyczy innych chorób. Sposób odżywiania, jaki stosujemy, czynniki takie jak to, że się mało ruszamy, jak chemia w pożywieniu,
powoduje jak mody pewne. Proszę zwrócić uwagę na to, że szczególnie młodzi ludzie, ci, którzy właśnie powinni budować gęstość kości w okresie dojrzewania, w tej chwili odżywiają się głównie żywnością z kolorowych papierków, która oczywiście zawiera energię, ale niekoniecznie zawiera wszystkie niezbędne składniki. Ja muszę powiedzieć, że bardzo często do naszej poradni trafiają szczególnie młode kobiety, młode, szczupłe kobiety o niskiej masie ciała, które mają bardzo niepokojące wyniki, tak naprawdę już spełniające kryterium rozpoznania osteoporozy, mimo że pacjentka ma powiedzmy 25 lat. Ja nie chcę myśleć, co będzie, jeśli ta pacjentka wejdzie w wiek menopauzy. Ona po prostu nie będzie miała z czego tracić kości. I tu muszę się z panem prezesem całkowicie zgodzić, że osteoporoza to jest choroba, z którą powinniśmy walczyć długofalowo, nie tylko w momencie, kiedy się złamiemy. Oczywiście dysponujemy silnymi lekami, lekami, które dają poprawę, ale wiążą się też z pewnymi trudnościami. Natomiast zbudowanie właściwej gęstości kości tak naprawdę jest w ręku człowieka, a mówiąc szczerze, w ręku rodziców. I na to powinniśmy również zwrócić uwagę. Panie doktorze, z jednej strony podnosi się ten problem osteoporozy, ale słyszałem też takie określenia, że jest to choroba trochę wymyślona, że po prostu następują procesy starzenia się i stąd też dochodzi do tych złamań kości. Jak to jest naprawdę? Jak to w życiu? Racja jest trochę po obu stronach. Oczywiście osteoporoza jest chorobą związaną z wiekiem i właśnie to, że mamy więcej osteoporozy niż powiedzmy sobie kiedyś, jest związane z tym, że wzrosła długość życia. I tutaj rzeczywiście jest to prawda, że osteoporoza jest stanem związanym z wiekiem. Natomiast w sytuacji, kiedy człowiek ulega urazowi i dochodzi do złamania, nie jest istotne, czy on złamie się z powodu wieku, czy on złamie się z powodu choroby. Pamiętać musimy o tym, że powikłania osteoporozy to trzecia w kolejności wyjściowa przyczyna zgonów w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? W momencie, kiedy dochodzi do złamania kości długiej, szczególnie kości udowej, do krwi wydostają się mikrokropelki tłuszczu. Czym człowiek jest starszy, tym szpik jest bardziej przerośnięty tłuszczem. Te kropelki wędrują po całym organizmie i one mogą powodować udary, zatory, zawały i pacjent tak naprawdę ginie w wyniku zawału serca. Ale wyjściową przyczyną jest to, że kilka tygodni wcześniej przebył złamanie kości długiej. Statystyki mówią, że w ciągu roku po złamaniu umiera 20% osób, które przebyły złamanie. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to nie bardzo mogę się zgodzić z tym, że jest to problem wymyślony. Z drugiej strony, osteoporoza rzeczywiście jest chorobą, która do momentu, dokąd nie ma złamań, nie dokucza pacjentowi. Stąd wszelkie niedogodności związane z diagnostyką czy profilaktyką jest bardzo łatwo odłożyć na jutro, bo to nie jest choroba, która powoduje to, że pacjent musi się zgłosić do lekarza, bo ma dolegliwości. Prawdopodobnie stąd taka opinia, że jest to choroba wymyślona. Na szczęście dzięki takim lekarzom jak pan może zmieni się podejście właśnie do problemu tej choroby. Pomimo wszystko słychać jednak w prasie polskiej, zagranicznej, że coraz więcej mówi się o tej osteoporozie. Panie prezesie, ja muszę powiedzieć, że osteoporoza jest chorobą modną. Problem osteoporozy z racji konstrukcji tego rodzaju maszyn powstał w latach 90. Wcześniej rzeczywiście mówiono, że ktoś był stary i się połamał i umarł ze starości. W latach 90. Świat medyczny, mając możliwości diagnostyczne,
tym problemem się rzeczywiście zajął. Ale jak to bywa ze wszystkim? Coś jest modne, później staje się mniej modne. I tak stało się z osteoporozą. I w tej chwili znowu świat lekarski, szczególnie w Polsce, próbuje nagłośnić ten temat właśnie z powodu tejże śmiertelności. I może dlatego my w tej chwili rozmawiamy na ten temat. Bardzo się cieszę. Polskiej Akademii Zdrowia jest niezwykle przyjemnie, że zaprosił Pan nas tutaj do kliniki. Panie doktorze, powiedział Pan, że ta choroba jest, ona w zasadzie nie daje takich objawów czy symptomów choroby. A może jednak z Pańskiego doświadczenia są pewne objawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Są, ale ja bym tak obrazowo porównał osteoporozę do jakiejś innej choroby, która daje nam zagrożenie, którego nie czujemy, na przykład nadciśnienie tętnicze. W nadciśnieniu tętniczym przyjęło się, że pacjent nie ma żadnych dolegliwości. Nie do końca tak jest, bo jednym z objawów nadciśnienia tętniczego jest zmniejszona tolerancja wysiłku. Pacjent się po prostu łatwiej męczy, ale nie zawsze kojarzy to z ciśnieniem krwi. W przypadku osteoporozy ubytek gęstości kości do pewnego momentu nie daje żadnych dolegliwości. Natomiast wtedy, kiedy kość zaczyna się robić miękka, plastyczna, kiedy już ten ubytek jest spory, nawet kiedy nie ma złamań, pacjenci odczuwają różnego rodzaju dolegliwości przy obciążeniu kości. Ale nie są one na tyle charakterystyczne, żeby mogły być podstawą do postawienia diagnozy. Również badania rentgenowskie, które są wykonywane tejże osteoporozy, nie pokazują. Dlatego przyjmujemy, że osteoporoza jest rzeczywiście chorobą bezobjawową, nawet nazywamy ją cichym złodziejem kości, a nawet cichym zabójcą. Właśnie z tego powodu, że w momencie, kiedy mamy już objawy, a pierwszym objawem najczęściej bywa złamanie, choroba zwykle jest bardzo zaawansowana. Panie doktorze, czy w tej chorobie istnieje takie pojęcie jak profilaktyka? Tak, przede wszystkim leczenie osteoporozy powinno polegać na zmniejszeniu liczby złamań. To, co my mierzymy w badaniu gęstość kości, to jest tylko jeden z parametrów. Do leczenia osteoporozy również włącza się właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli konieczność zbudowania gęstości kości w dzieciństwie. Chodzi o to, żeby dziecko miało odpowiednią podaż wapnia w diecie, niekoniecznie z mleka. Chodzi o to, żeby był odpowiedni poziom witaminy. Ja muszę powiedzieć, że jest dramat, jeśli chodzi o poziom witaminy D u młodzieży. Młodzież w ogóle nie zwraca, młodzież czy ich rodzice w ogóle nie zwracają na to uwagi. Również później w życiu dorosłym możemy zrobić wiele prostych rzeczy po to, żeby w momencie, kiedy wchodzimy w wiek, w którym zapadamy na osteoporozę, żebyśmy, mówiąc obrazowo, mieli z czego tracić tą kość. I to jest właśnie ta profilaktyka. Oczywiście drugim jakby kierunkiem profilaktyki złamań w osteoporozie jest taka organizacja życia chorego, już dotkniętego tą chorobą, żeby do tych złamań nie doszło. Ja może tak króciutko powiem. Chodzi o takie rzeczy. Jeżeli chory ma powiesić zasłony w domu, to niech to zrobi ktoś inny. Jeżeli chory ma wyjść na lód, to niech założy takie buty, które nie będą śliskie, bo wtedy ryzyko złamania jest mniejszy. Jeżeli choroba jest już zaawansowana, no niestety trzeba skorzystać z pomocy lekarza. Mamy narzędzia, żeby chorego leczyć. Natomiast profilaktyka jest w rękach każdego człowieka i właśnie naszą rolą lekarzy jest to, żeby o tym mówić, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę i podjęli proste działania, choćby dietetyczne, które dadzą mocniejszą kość w starszym wieku. No właśnie, panie doktorze, bo ostatnio w Polsce bardzo modny temat witaminy D3, czyli tak naprawdę poziomu metabolitu 25-OHD. I też słyszy się, że powinniśmy razem z tą witaminą D zażywać również witaminę K2.
że to ona ma wpływ na to, gdzie ten wapń jest umiejscowiony. To ja mówię tak pod kątem no to osoby, która jest laikiem, nie jest lekarzem, więc czy pan ma tutaj wiedzę na ten temat? Moja wiedza na ten temat wygląda w ten sposób. Oczywiście witamina, co do witaminy D, może najpierw się skupmy na tym, co do witaminy D nie budzi żadnych wątpliwości, zarówno w medycynie akademickiej, jak i w medycynie naturalnej, że poziom witaminy D jest ogromnie ważny. Tutaj poziom, który jest wskazany, powinien przekraczać 50 nanogramów, bo to jest poziom, gdzie uważa się, że osteoblasty, czyli komórki tworzące kość, zaczynają pracować z większą ochotą, a o to nam chodzi. Optymalny poziom to jest około 70 nanogramów. Trudny do uzyskania, bo nawet suplementując witaminę D, jeżeli tego nie oznaczamy poziomu, suplementując to według wytycznych, no nie zawsze ten poziom osiągamy. Jest to związane z wchłanialnością. Proszę pamiętać o tym, że witamina D jest wchłanialna w tłuszczach. Jeżeli ograniczamy tłuszcze z innych powodów, to przyjęcie witaminy D może nie dać skutku. Jeżeli chodzi o witaminę K2, to wiemy o tym, że witamina K2 wpływa na karboksylację osteokalcyny, enzymu, który jest ważny w tworzeniu kości. Dyskusje dotyczące witaminy D, myślę, nie dotyczą samej witaminy, co pewnych procesów, które w naszych czasach rządzą nauką. Otóż w tej chwili jednym z najważniejszych czynników w metaanalizie prac jest ilość prac i ich współczynniki cytowalności. Witamina K2 jest stosunkowo nową rzeczą i ilość badań dotyczącej witaminy D, ja znam około 20 tysięcy badań naukowych dotyczących witaminy D3. Te badania nie budzą żadnej wątpliwości żadnego ze środowisk, że witamina D jest potrzebna. Badań dotyczących witaminy K2 jest mało. I tu dochodzimy do sedna, że prawdą jest, że być może nie udowodniono naukowo w szerokich badaniach udziału witaminy K2 tak szeroko jak witaminy D, ale nie udowodniono również, żeby ta witamina K, nie działała. Mamy po prostu mało badań. Tych badań powinno być więcej. Jeszcze raz podkreślam, jest mało badań, ale te badania nie wykazują, że witamina K2 nie działa. Natomiast towarzystwa naukowe opierają swoje rekomendacje no, na czystej matematyce, stąd może taka rozbieżność. Dobrze, panie doktorze, może na zakończenie naszego programu powie pan, czy też zaprosi naszych widzów na sympozjum, które odbędzie się w styczniu. Jest pan wykładowcą na tym sympozjum i to, co jest istotne, drodzy państwo, że to sympozjum nie jest tylko i wyłącznie dla lekarzy. Może przyjść na to sympozjum absolutnie każda osoba, która jest zainteresowana zdrowiem, a zwłaszcza problemami z tarczycą. Panie doktorze, proszę zaprosić naszych widzów na tą... Tak, jeszcze raz serdecznie państwa zapraszam na sympozjum, które odbędzie się w styczniu przyszłego roku, w dniach 10, 11, 12 stycznia w warszawskim hotelu Ark przy Alei Krakowskiej. Przepraszam, hotel Arche. Bardzo przepraszam, tak, to już nie będę poprawiał. W hotelu Arche, dobrze, który znajduje się przy Alei Krakowskiej, sympozjum będzie poświęcone chorobom tarczycy. Ja muszę powiedzieć, że choroby tarczycy również wiążą się w pewnym stopniu z osteoporozą.
Nadczynność tarczycy jest jednym z czynników sprzyjających osteoporozie. Natomiast na sympozjum na temat osteoporozy raczej mówić nie będziemy. Podkreślam, że jest to sympozjum dla wszystkich. Jest to sympozjum nie tylko dla lekarzy, których oczywiście serdecznie zapraszamy, ale również jest to sympozjum dla pacjentów i dla osób zainteresowanych tym, żeby być zdrowym i żyć zdrowo. Panie doktorze, bardzo pięknie dziękujemy za to nasze spotkanie. Państwu również dziękuję za uwagę. Jeśli podobał się Państwu program, lajkujcie, piszcie komentarze i pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.